W ogóle jesteśmy rekordzistami prawie Europy, jeśli chodzi o trzymanie tych pieniędzy w gotówce. 350 miliardów, uwaga, złotych trzymamy w gotówce. Tak głęboko utkwiło w nas to, że nam wcześniej powiedziano, to są Wasze pieniądze, po czym ktoś przyszedł i je w połowie znacjonalizował, że rzeczywiście ten lęk cały czas pokutuje. Wydaje mi się, że no taka niemoc przekonywania Polaków do tego, żeby dodatkowo odkładali, jednak została przy okazji PPK przełamana. Nie? Zakłada, że może to wzbudzić pewne emocje na poziomie takim, że ktoś się okaże, że ma na przykład dużo pieniędzy, a nie wiedział. Oczywiście. Tak... Ceny rosną, inflacja straszy. Dla wielu to nie jest dobry czas, aby myśleć o oszczędzaniu, bo boją się odkładać pieniądze, no właśnie co się stanie z tymi pieniędzmi, jeżeli nie będą Jakoś wybitnie pracować, aby na siebie zarabiać. Czy to jest dobry czas na oszczędzanie? O tym między innymi chciałbym porozmawiać ja, Marcin Dobrowolski, na co dzień dziennikarz Biznes 24, a dziś również prowadzący podcast PFR z Bartoszem Marczukiem, wiceprezesem Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry, witam serdecznie. Pytanie: czy kiedykolwiek jest dobry czas na to, żeby myśleć? o oszczędzaniu. Człowiek o naturze, powiedzmy, bardziej hedonistycznej zawsze znajdzie okazję do tego, aby wydać swoje pieniądze. No pytanie, czy jest kiedykolwiek dobry czas, żeby nie myśleć o oszczędzaniu, no bo w, z perspektywy takiej długoterminowej, no to tak jak dawniej było pewne, że jest śmierć i podatki, to tak teraz możemy sobie na przykład powiedzieć, że z perspektywy Naszej przyszłości, na przykład emerytalnej, mamy pewność co do dwóch rzeczy. Jednej, że ze względu na poprawiającą się kondycję zdrowotną, statystycznie na przykład na emeryturę przejdziemy, a z drugiej strony to podaje akurat oficjalnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych i to wiemy już od jakiegoś czasu, że emerytury z powszechnego systemu emerytalnego będą w stosunku do naszych pensji malać. Tylko pytanie, czy Polacy mają z czego odkładać, oszczędzać w innym systemie niż ten, który gwarantuje państwo? Ja rzeczywiście przez długie lata trochę tak nawet irytowałem się, jak mówiono Polakom: no, musicie już w tej chwili zacząć strasznie dużo pieniędzy oszczędzać, bo rzeczywiście po 1989 roku no, my dokonaliśmy bardzo dużego wysiłku, i to na wielu polach. Wysiłku takiego natury odrobienia zaległości konsumpcyjnych. De facto postawienia nowej infrastruktury, co też w jakiejś części nas kosztowało, odrobienia też tych zaległości edukacyjnych. Przypomnę, że początkiem lat 2000 kształciło się w Polsce 2 miliony ludzi na studiach, i to był rzeczywiście głównie też wysiłek nasz prywatny. My wiele tych pieniędzy, po prostu swoich bieżącego dochodu musieliśmy przeznaczać na te wszystkie zaległości po. Po ustroju PRL-u, natomiast w tej chwili, jak patrzymy na statystyki, to co się dzieje tam mniej więcej od kilku lat, to ewidentnie widać, że mamy już przynajmniej statystycznie z czego oszczędzać. GUS podaje takie dane raz do roku, jaki jest nasz dochód rozporządzalny, ile z tego dochodu rozporządzalnego wydajemy. I z tego widać ewidentnie, że już prawie 40%, uwaga, prawie 40% przeciętne gospodarstwo domowe jest w stanie, czy już w tej chwili nie wydaje ze swojego bieżącego dochodu. Jeszcze w roku tam 2010-2009 wydawaliśmy około 90% tego naszego dochodu, w tej chwili to jest już rząd wielkości 60 kilku procent. czyli no, jak sobie malujemy ten obraz, to wiemy o tym, że długoterminowo powinniśmy myśleć o oszczędzaniu, ale nie tylko długoterminowo, żeby była jasność, no bo zdarzają się też różne rzeczy w życiu. Dwa, że statystycznie mamy z czego oszczędzać. Może to nie być takie intuicyjnie, bo nam się wydawać, że no tu są takie potrzeby, takie potrzeby. Ale one zawsze się znajdą. One się zawsze znajdą. To, 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 to zawsze się znajdzie. To jest pytanie jeszcze o to, czy bo ja wiem, że pan prezes jest, jest, jest zainteresowany gorąco demografią, bo to chyba demografia także ma duży wpływ na to, jakie będziemy mieć emerytury i jakie, na ile będziemy sobie mogli pozwolić, no właśnie na. Życie z wysokimi wydatkami za tych kilkadziesiąt lat, kiedy. Znaczy nasz system 30... emerytalny po, po reformie w 1999 roku na demografię jest nieco, nieco uodporniony, to znaczy w takim znaczeniu, że my de facto, e, oczywiście dalej to jest finansowanie. Pamiętajmy, że zawsze powszechny system emerytalny jest systemem redystrybucyjnym, czyli de facto e, e, bieżące pokolenie realizuje. Zobowiązania, te, które to poprzednie pokolenie zaciągnęło ze względu na to, że opłacało składki, i ta demografia jest zawsze bardzo istotna. Na koniec dnia, zawsze liczy się tak naprawdę w systemie emerytalnym demografia. Natomiast ten nasz system jest tak skonstruowany, że de facto oddaje to, co sami wpłaciliśmy. To już nie jest ustalane odgórnie, jak było od do 1999 roku. Przeliczniki i w związku z tym ta demografia, tutaj jest ten wpływ nieco zmniejszany, ale właśnie dlatego, że będzie nas mniej i że będziemy coraz starsi. Dlatego też ze względu na ten przelicznik te świadczenia w stosunku do przeciętnych wynagrodzeń będą maleć. No, nie chcę nikogo tutaj straszyć, ale w tej chwili ta tak zwana stopa zastąpienia to jest w okolicach 52-53%, czyli to jest to ile otrzymujemy w stosunku do naszej ostatniej pensji. Szacunki oficjalne mówią nawet o 25, czy nawet mniej procentach. No tak, jak ktoś mógł powiedzieć, dobrze, ale mam na przykład, kupiłem sobie dwa mieszkania albo trzy, jeżeli oczywiście mógł coś takiego mieć. Albo wierzę w to, że będę miał mieć dzieci, które być może będą utrzymywać starych rodziców na starość, to też... No, oczywiście tak jest, tylko że dzieci, jak spojrzymy na naszą demografię, no to no 53% rodzin, które ma w Polsce dziecko, ma tylko jedno dziecko. Kolejne 30% to są dwoje dzieci, więc no takie liczne rodziny to w tej chwili rzadkość. Oczywiście życzylibyśmy sobie, żeby to było częściej. Natomiast oczywiście jest tak, i to rzeczywiście dotknął Pan bardzo ważnego elementu tej takiej strategii oszczędzania czy inwestowania długoterminowego, że to nie sprowadza się wyłącznie... Do kwestii odkładania fizycznie kapitału. Tak? Tylko my musimy tak naprawdę zacząć od tego, że trzeba być zdrowym, czyli trzeba mieć dobre nawyki zdrowotne, bo to pozwala nam pracować, pracować dłużej. Trzeba zastanawiać się nad swoją edukacją, nad odpowiednimi kwalifikacjami, no bo to z kolei pozwala funkcjonować na rynku pracy. Guru, tak naprawdę, inwestowania mówią, że pierwsza rzecz, jaka w gromadzeniu kapitału i budowaniu tego kapitału się liczy, to jest Praca, a druga rzecz, nie wydawać, yy, 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 zwłaszcza na rzeczy stricte konsumpcyjne. Na przykład mówią o tym, nie bierzcie kredytów konsumpcyjnych. Okej, okay, weźcie kredyt hipoteczny, ale konsumpcyjnych, jeżeli bierzecie nawet, to zastanówcie się, na co wydajecie. Dopiero trzeci element tej całej układanki to jest oszczędzanie i odpowiednie yy, 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 lokowanie tego kapitału. Ko kolejna rzecz po zdrowiu i po yy, pracy, i po tym, żeby nie wydawać. Pieniędzy, byle jak, eufemistycznie to nazwijmy, no to jest kwestia przygotowania się też pewnie na nieco dłuższą pracę, niż jeżeli ktoś ma oczywiście zdrowie. Więc to jest cały element te, 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 tego, tej naszej strategii, tak naprawdę życiowej, który pozwala nam zarówno już w trakcie tego, tej naszej kariery życiowej, gdzie mamy jakieś nadwyżki finansowe, jak i później. Jak będziemy już nieco zmniejszać tę naszą aktywność zawodową, na, na to, co jest tak naprawdę dla nas najważniejsze, czyli na, na to, żeby żyć w takim poczuciu przynajmniej jakiegoś marginesu wolności, że to my będziemy podejmować pewne decyzje, a po drugie, w takim poczuciu pewnego komfortu też finansowego. No to pierwszy spróbuję skontrować, takim, patrząc na dane, którymi. Które podaje na przykład Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który pisze, że, który podaje, pisze, że napisał, że w, mamy na przykład rekordową liczbę obywateli Ukrainy zarejestrowanych w Polsce. No to ktoś może powiedzieć sobie teraz, że taki pasikonik jak, jak z bajki, że no to fajnie, to może właśnie. Ci imigranci z Ukrainy albo skąd będą pracować, będą legalnie zatrudnieni i będą zarabiać na te wyższe emerytury, moje, kiedy już na emeryturę przejdę? Nie, no oczywiście jest tak, że oni bardzo mocno nam ratują w tej chwili wypłacalność systemu i to bardzo dobrze, że tutaj są i bardzo dobrze, że pracują. Rzeczywiście te dane mówiące o ponad milionie osób ubezpieczonych. W zakładzie ubezpieczeń społecznych 750-800 tysięcy to są Ukraińcy. To już nie są liczby marginalne, to już jest 5-6% całości ubezpieczonych w zakładzie ubezpieczeń społecznych i tych, którzy wpłacają tam pieniądze po to, żeby na bieżąco te emerytury były wypłacane. Natomiast pamiętajmy, i wracamy tutaj do tego naszego wzoru, jeżeli chodzi o wypłatę emerytury, to jest po prostu najzwyczajniej w świecie i to, co sami. Oszczędzimy i to mamy w liczniku przez dalszą długość trwania życia. I to mamy w mianowniku, czyli innymi słowy, im więcej tych pieniędzy zgromadzimy na naszym indywidualnym koncie w ZUS-ie, czyli będziemy lepiej zarabiać, będziemy tam wpłacać pieniądze, będziemy dłużej pracować i podzielone to przez mniejszą liczbę, czyli dłużej pracujemy, statystycznie krócej żyjemy, tym to świadczenie nasze będzie wyższe. I tutaj y, y, oczywiście można wyobrazić sobie pewien y, pewien targ polityczny w pewnym momencie, czyli że powie, powiedzą politycy no dobra, to jak wam to tak spada bardzo te, te pieniądze, jest ich tak mało, to my wam tutaj coś dosypiemy. I dzięki temu, że na przykład są ci imigranci, no to mamy z czego dosypywać. Natomiast biorąc pod uwagę taką sytuację, jaką mamy w tej chwili, y, no to musimy się liczyć z tym, że to jest tak naprawdę determinant tej naszej, przyszłe, tej naszej przyszłej emerytury. To jest super ciekawe właśnie, też, też, też uczestnictwo naszych, naszych sąsiadów w tym naszym systemie, ale jest to sytuacja wyjątkowa zupełnie raczej nie powinniśmy się nastawiać na to, że, czasem nie powinniśmy im życzyć też nawet tego, żeby... żeby ale zako, zakładam raczej, możemy założyć, że, że będziemy raczej długoterminowo mieli jednak sporo tych osób tutaj ze wschodniej granicy. Pamiętajmy, że przed wojną już było to około półtora miliona osób. W tej chwili mówimy około 1,2 tysięcy. To są oczywiście w połowie dzieci, ale trzeba założyć, że rzeczywiście sporo z nich na polskim rynku pracy stałe się zakorzeni i będzie i będzie tutaj obecna, ale oni też pójdą w przyszłości na emeryturę i też w przyszłości. Tak. Symbolika się na przykład w tej chwili Kanada, która sprowadza 300 350 tysięcy imigrantów i sprowadzała ich bardzo dużo i oni też w przyszłości będą konsumentami tych swoich składek, bo to są też ich składki na ich kontach indywidualnych. No tak, bo oni też będą, musieli, będą mieli prawo otrzymać potem Dokładnie. emerytury, jasne. Wracając jednak do naszego systemu i tego co Teraz my mamy powiedzmy na rynku jako możliwość form oszczędzania, to w, no jasne jest, że najmniej atrakcyjną, najmniej opłacalną formą oszczędzania jest odkładanie do tak zwanej skarpety. Już powiedzmy, w gotówce to w ogóle w, w, na koncie oszczędnościowym w, w banku te pieniądze, wiemy wszyscy, są szersze. Na bieżących, bieżących depozytach. Tak, tak, tak. Na bieżących depozytach są, są przeżerane. Zostaje wiele, wiele różnych opcji. Pamiętam, że bardzo walczyliście o to, żeby wprowadzić i rozwijać pracownicze Plany kapitałowe, które potrzebowały czasu, aby się rozpędzić, aby ta kula nabrała jakiejś mocy. Jak, jak, jak teraz wygląda ten powodzenie tego, tego programu, zebrane środki na tym programie? Zanim dwa słowa o PPK, to ważne jest to, żeby powiedzieć sobie, że rzeczywiście my trochę żyjemy w takim yy, yy, świecie dychotomicznym. znaczy Z jednej strony, mówimy sobie, że rzeczywiście yy, mamy już te nadwyżki w naszych yy, portfelach, a z drugiej strony my jak Polski Fundusz Rozwoju takie przygotowuje raporty nasz zespół analityczny i sprawdza, że to robi to też NBEP, gdzie my te pieniądze trzymamy no to rzeczywiście w ogóle jesteśmy rekordzistami prawie Europy, jeżeli chodzi o trzymanie tych pieniędzy w gotówce. Tak, to jest... To jest... 350 miliardów, zł, uwaga, złotych trzymamy w gotówce. Druga pozycja, to jest dokładnie o czym Pan redaktor wspomina, to są bieżące depozyty rozliczeniowe, czyli nie nawet lokaty terminowe, tylko po prostu takie... Wolne go... pieniądze do dyspozycji. Wolne pieniądze w banku i to jest już kwota, uwaga, ponad 800 miliardów złotych, czyli... To, to razem ponad bilion. 1,2-1,3 biliona złotych. Przypomnę, że całe polskie PKB w tym roku to jest tam w okolicach 3,3 biliona, czyli 3300 miliardów złotych. Jedną trzecią mniej więcej naszego jak znam, rocznego tego strumienia bogactwa trzymamy w, w pieniądzu, czy trzymamy w formach lokat, które przynoszą nam, zwłaszcza przy tej inflacji, no wręcz yy, może jakiś szukamy eufemizmu, no może nie makabryczne, ale rzeczywiście spore straty i to rzeczywiście jest problem, może nie, że tam no, pierwszej wagi, natomiast warto się zastanowić, bo trochę przyzwyczailiśmy się przez ostatni czas do tych bardzo niskich stóp procentowych i do tego, że a to i tak te, na tych pieniądzach nie, nic nie zarobię. Nic nie zarobię, bo przecież tam te lokaty były po 0,25 albo w ogóle nie było żadnego oprocentowania. To się mocno zmieniło. I ja patrzę, bo my, jako Polski Fundusz Rozwoju, wdrażamy pracownicze plany kapitałowe, na to, żeby ludzie się zastanowili, czy rzeczywiście warto tracić te pieniądze, które no tak ciężko zarabiają, bo to jest de facto strata. Jeżeli mówimy o dwucyfrowej inflacji, to realnie po prostu. Te pieniądze tracą na y, 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 wartości. I oczywiście ja nie dlatego, że każda sroka swojego na chwali. Uważam, że najlepszą formą oszczędzania pieniędzy w Polsce jest są pracownicze plany kapitałowe, i to nie dlatego, że PFR je wdraża, tylko dlatego, że po prostu jest najzwyczajniej w świecie. Do każdego 100 złotych, które ja odkładam. 100 zł, dodaje mój pracodawca i państwo. I w tym momencie, nawet jak ktoś się zastanawia, że a teraz te przeceny na tych rynkach, obligacji, akcji i tak dalej, to i tak, jak w razie czego w cudzysłowie tracimy, to tracimy z tych, nie tego x, które sami wpłacimy, tylko z dwa razy x. Ale oprócz tego, to jest bardzo dobry motywator do tego, żeby rzeczywiście robić to regularnie i długoterminowo. Ja to muszę panu przerwać. Ponieważ chcę coś powiedzieć, ale pan nie powinien tego mówić, bo pan jako zaangażowany w też prowadzenie PPK nie, nie powinien tego mówić. Mianowicie bardzo często pojawiają się, czy u widzów, czy u moich rozmówców takie obawy, że pieniądze zgromadzone na rachunkach w pracowniczych planach kapitałowych mogą zniknąć, tak jak kiedyś te środki, które zniknęły z otwartych funduszy emerytalnych. Tylko, że tutaj różnica jest taka, że te pieniądze państwo możecie wyciągnąć, jeżeli byście tego potrzebowali, czy po prostu chcieli, w OFE nie mogliście tego zrobić. A więc jeżeli by taki zamiar się u prawodawcy pojawił, aby położyć, aby te pieniądze wyciągnąć z waszych kont, to wy wcześniej możecie zrobić to sami, kiedy tylko takie zagrożenie będzie. Więc tutaj te wasze pieniądze są absolutnie bezpieczne, choć trzeba przyznać, że w przypadku PPK problem związany z tą poprzednią sprawą zagarnięcia pieniędzy z OFE no, narobił trochę zamieszania i narobił trochę obaw. Tak, jeśli mógłbym się przyznać rzeczywiście do czegoś, czego nie doceniłem, wdrażając PPK, czy kiedy my wdrażaliśmy PPK, to rzeczywiście są dwie rzeczy. Jedna to jest wpływ pracodawców na pracowników. Jeśli pracodawca jest bardzo przyjazny, potrafi w cudzysłowie wykręcić partycypację na poziomie 70%, taki, który jest nieprzyjazny, potrafi sprowadzić ją do jednocyfrowego wyniku. Druga rzecz to rzeczywiście resentyment, który pozostał w Polakach, po zmianach w OFE, mimo tego, że jak patrzymy na badania, to Polacy nawet nie wiedzą, gdzie mają te pieniądze w OFE, w jakim są funduszu, ile mają tych pieniędzy. Natomiast tak głęboko utkwiło w nas to, że nam wcześniej powiedziano: To są wasze pieniądze, po czym ktoś przyszedł i je w połowie znacjonalizował, że rzeczywiście ten lęk cały czas pokutuje. Natomiast jeszcze odnosząc się do bezpośrednio do pytania związanego z tym, jak ma się UPPK PPK obecnie, to rzeczywiście ten argument, o którym Pan wspomniał, czyli to, że rzeczywiście jest tak dużo kotwic bezpieczeństwa w PPK, między innymi ta kotwica bezpieczeństwa, w każdej chwili mogę pieniądze wypłacić i nie muszę wcale czekać na wolę ustawodawcy, co z tymi pieniędzmi będzie w przyszłości zrobione, bo tak było przy okazji OFE. Co więcej, ja, ja cały czas powtarzam, że to są pieniądze, które idą bezpośrednio z naszego portfela i bezpośrednio z portfela naszego pracodawcy. Gdyby komuś przyszło do głowy, żeby je znacjonalizować, no to równie dobrze można wyobrazić sobie, że mogłaby się odbyć nacjonalizacja naszych mieszkań czy y, samochodów. I myślę, że te w miarę upływu czasu te argumenty do Polaków y, y, docierają, dlatego że jak spoglądamy na liczbę osób oszczędzających w PPK. To już nawet po tych czterech falach, w tej chwili jest blisko 2,5 miliona tych oszczędzających PPK. Po czterech falach, kiedy wdrażane było PPK od największych do najmniejszych firm i strefy budżetowej, to już po podsumowaniu PPK, kiedy mówimy o czerwcu ubiegłego roku, a dziś, kiedy jesteśmy w październiku 2022 roku, mówimy o tym, że około 300 tysięcy więcej osób oszczędza. Czyli to rzeczywiście, że. Ludzie przekonują się, mam takie przekonanie, ludzie przekonują się i gdzieś pocztą sobie pewnie powtarzają, słuchaj, no ja zacząłem oszczędzać, nie wiem, dwa lata temu, sam wpłaciłem 2000 zł, a w tej chwili mam cztery tysiące na swoim rachunku. No szkoda, szkoda po prostu te pieniądze, żeby nie przyszły do Ciebie. Ale nie mam wrażenia, że od tego 1999 roku, a nawet i wcześniej, tych projektów emerytalnych, czy tej wielkiej reformy w 1999 i późniejszych projektów, które powstawały. IKE, IGZE, PPK, Emerytura, naj, najróżniejsze projekty, które czy teraz nawet, na przykład, Europejska Emerytura to jest też projekt Komisji Europejskiej. Tego jest tyle, że ciężko jest w tym wszystkim się ogarnąć i po prostu z, jakby zrozumieć, Jak ja mam powiedział, pracownicy nie wiedzą, gdzie są te ich pieniądze, no mają jakieś oszczędności, które odkładają gdzieś, no ale zorientować się w tym jest bardzo ciężko. Myślę, że y, rzeczywiście nie jest to, to, to tak do końca też uporządkowane i y, y, być może też dlatego y, y, wielu się nie skusiło do tej pory, natomiast jak spoglądamy od tego 1999 roku, no to najpierw oczywiście oprócz tej reformy i OFE, i podziału tej składki tej naszej wpłacanej do ZUS-u no, od razu wystartowały PPE, czyli pracownicze plany, programy emerytalne. Później mieliśmy 2004 IKE, 2013 IGZE, no i wreszcie 2019 PPK i... Wydaje mi się, że no taka niemoc przekonywania Polaków do tego, żeby dodatkowo odkładali, jednak została przy okazji PPK przełamana, dlatego że mówimy w tym momencie, że przed PPK dodatkowo długoterminowo na emeryturę oszczędzało w okolicach miliona osób. To były wszystkie osoby, które oszczędzały w IKX PPE. Po wejściu w życie ustawy o PPK mówimy w tej chwili o około 4 milionach już regularnie osób oszczędzających. Natomiast zgoda, trzeba to uporządkować, to znaczy, żeby to człowiek, który oszczędza na emeryturę, żeby miał w jednym miejscu dostęp do tych pełnych informacji. I to jest właśnie centralna informacja emerytalna, nad którą tak, pracujecie? Tak, to jest ten projekt, nad którym pracujemy w PFR-ze, ale wspólnie z zakładem... Ubezpieczeń społecznych i z Ministerstwem Cyfryzacji. Ktoś może zapytać, skąd Ministerstwo Cyfryzacji? Dlatego, że tak naprawdę, gdzie Polacy w tej chwili naj, naj, najbardziej, w cudzysłowie, przy, przyjaźnie czują się, czy bezpiecznie, jeżeli chodzi o sprawdzanie? Oczywiście, w swoim własnym smartfonie korzystamy permanentnie, czy to, nie wiem, kilkanaście milionów Polaków korzysta i to bardzo regularnie, na przykład z aplikacji bankowych. I stąd. I stąd wiele, wiele osób ma M obywatela, więc może, może tam mógłby się pojawić informacje. Właśnie, co to będzie ten, ten, ta centralna informacja emerytalna, co tam, co tam znajdziemy? Chcielibyśmy, żeby każdy Polak, właśnie wem obywatelu w aplikacji, mógł znaleźć pełną informację o swoich kontach emerytalnych. Czyli to jest pierwsza wszystkich? warstwa wszystkich. Czyli pierwsza warstwa jest informacyjna i tam będzie miał trójpodział tak naprawdę na. Część publiczną, czyli ZUS-KRUS, część z pracodawcą, czyli PPPPK, i część indywidualną, czyli to właśnie wspomniane IKX, IK, ofe traktuje to jako, jako część w tej chwili już bardziej indywidualną. I to będzie ta warstwa informacyjna, czyli zobaczy sobie, ile mam pieniędzy zgromadzone na emeryturę, na co mogę liczyć. Co w sytuacji, kiedy mógłbym może popracować kilka lat, czy nie wiem, kilka miesięcy dłużej, na co będę mógł liczyć? Będę mógł też sprawdzić, Historię wpłat ZUS-owskich, czyli będę mógł też w cudzysłowie skontrolować pracodawcę, drogi pracodawco, czy ty mi zapłaciłeś składki, a też może to zadziałać w ten sposób, że być może nie będę godził się na to, żeby część pieniędzy pracodawca wpłacał mi w formie gotówcy, a, a część bez składek, no bo będę widział też, ile na tym tracę i w perspektywie, ile na tym mogę stracić w przyszłości. Więc to będzie ta warstwa informacyjna, będzie również warstwa Taka akcyjna, będę mógł na przykład sobie podejrzeć beneficjenta i zmienić tego beneficjenta, czyli w sytuacji, kiedy albo zmienić adres, czyli w sytuacji, kiedy no, nawet w tej chwili nie wiem, czy mam wpisanego takiego beneficjenta. I w razie mojej śmierci będę mógł wskazać osobę, która odziedziczy te pieniądze. Większość z tych pieniędzy jest dziedziczona, nawet pamiętajmy subkonto to w zus jest dziedziczone. Teraz pytanie, czy wiceprezes PFR, Bartosz Marczuk, pokusi się o prognozę, kiedy takie CIE mogłoby zacząć działać? No, myślimy o tym, ponieważ w tej chwili już kończymy pracę nad projektem ustawy, nawet być może październik to będzie ta data, w której Rada Ministrów rozpatrzy ten projekt ustawy. To wymaga ustawy, e, ustawy tak? To wymaga ustawy. W związku z tym myślimy o roku 2023, być może przełom 2023-2024, żeby wystartować już z taką aplikacją, żeby każdy mógł sobie zajrzeć, tam pewnie wzbudzi to spore emocje. No ja jestem bardzo ciekaw, jestem bardzo ciekaw, bo ja sprawdzam swoje indywidualne konto. Zabezpieczenia emerytalnego, i muszę powiedzieć, że za każdym razem budzi to moje emocje, kiedy na nie zaglądam. No ale ja nawet zakładam, że może to wzbudzić pewne emocje na poziomie takim, że ktoś się okaże, że ma na przykład. Dużo pieniędzy, a nie wiedział, że Oczywiście. takie pieniądze nie no, tak super. Tak, jest super. Ta, bo tak że super. odkładał i zapomniał o tym zupełnie, że Ta. potrącany jest mu na przykład, czy, 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 czy przelewa jakieś niewielkie środki co miesiąc. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju był z nami. To był podcast PFR. Zachęcam wszystkich do komentowania, udostępniania, wysyłania, dzielenia się tym filmem, tym dźwiękiem, tym materiałem. Ja nazywam się Marcin Dobrowolski. Zachęcam też was do obejrzenia innych filmów na tym kanale. Marcin Dobrowolski, Biznes24. Do zobaczenia.